Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarium pod tytułem Sposoby reprezentacji, czyli zapisy w KRS w kontekście procedury podpisywania umów, studium w przypadku na przykładzie polskiego inkubatora rzemiosła. Na początku uwaga techniczna. Proszę o informację na czacie, czy mnie dobrze słychać, czy Państwo to, co mówię, słyszą. Czy mam ewentualnie mówić głośniej, czy jest wszystko w porządku? Dobrze, otrzymuję informację, że słychać. W takim razie ja nazywam się Michał Piotrowski. Jestem pracownikiem Biura Programów Tematycznych Narodowego Instytutu Wolności. Nasze biuro zajmuje się między innymi właśnie programem Polski Inkubator Rzemiosła. Programem, o którym dzisiaj właśnie będziemy więcej rozmawiać. I druga uwaga techniczna. Jeśli będą Państwo mieli pytania, to też proszę pisać je na czacie. Czat będzie moderowany. Na tym czasie, czacie będą się pojawiały odpowiedzi na te pytania. Z tym, że to nie ja będę bezpośrednio na nie odpisywał, tylko druga osoba, więc po prostu później, jak już zaczniemy webinarium, to wtedy się ta druga osoba będzie odpowiadała i ja nie będę już widział Państwa pytań. Natomiast jeśli by coś się nie udało odpowiedzieć, to znaczy jeśli jakaś odpowiedź na któreś pytanie się nie pojawiła od razu na czacie, to później po zakończeniu webinarium to będzie umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce z pytaniami i odpowiedziami. Nasze dzisiejsze spotkanie jest jednym z wydarzeń w ramach Akademii NIF. Akademia NIF to jest taki cykl webinariów, cykl spotkań dla organizacji pozarządowych, które mają dawać przydatną wiedzę, szczególnie wiedzę na temat naszych programów, tak żeby organizacjom było łatwiej z tych programów korzystać. I te webinaria będą dostępne przez internet. Będzie można je sobie obejrzeć, odsłuchać, gdyby ktoś z Państwa później chciał jeszcze wrócić do tego tematu, albo gdyby ktoś dzisiaj nie mógł brać udziału w naszym webinarium, ale chciał później się zapoznać z tym tematem, no to oczywiście będzie miał taką możliwość. A dzisiaj porozmawiamy o programie Polski Inkubator Rzemiosła. Ja tu muszę trochę wyjaśnić, że tytuł dzisiejszego webinarium jest taki dosyć ogólny, natomiast muszę doprecyzować, że będziemy się zajmować głównie programem Polski Inkubator Rzemiosła. Jakby na przykładzie tego programu będziemy też rozmawiać o podpisywaniu umów i reprezentowaniu organizacji. Takie jest właśnie założenie, żeby tym z Państwa, którzy działają w cechach rzemieślniczych czy w izbach rzemieślniczych i będą brali udział w drugiej edycji tego programu, dostarczyć informacji, które mogą być przydatne. Oczywiście w dzisiejszym webinarium mogą brać udział też osoby z innych organizacji niż cechy i izby. Natomiast nie da się ukryć, że to głównie dla cechów, pod kątem potrzeb cechów i izb, to dzisiejsze webinarium zostało przygotowane. Ponieważ nie wiem, jak duża część z Państwa brała udział w pierwszej edycji tego programu, Polski Inkubator Rzemiosła w roku 2021, a jaka część z Państwa dopiero planuje udział w tegorocznej edycji, to na wszelki wypadek zacznę od
takiego ogólnego wprowadzenia, przypomnienia, na czym polega ten program, jakie działania w jego ramach są finansowane, żeby tym z Państwa, którzy jakby jeszcze nie brali udziału w tym programie, dostarczyć taką ogólną wiedzę. A później przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii. Program Polski Inkubator Rzemiosła ma na celu, oczywiście tutaj na slajdzie jest oficjalny opis tego programu, natomiast w praktyce można powiedzieć, że chodzi o wsparcie organizacji rzemieślniczych, czyli wsparcie cechów, wsparcie izb, wsparcie Polskiego Związku Rzemiosła, tak żeby te organizacje mogły się rozwijać, mogły lepiej realizować swoje cele, bardziej dbać o rzemieślników, o przedsiębiorców, którzy do nich należą. I cel ma trzy programy szczegółowe, przepraszam, trzy cele szczegółowe. Pierwszy cel, rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła, czyli w praktyce to jest dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym również sprzętu komputerowego i działania związane z promowaniem rzemiosła. Drugi cel to jest rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego, czyli w praktyce wszystko, co się wiąże ze szkoleniami, zarówno dla członków cechów, jak i na przykład dla uczniów, którzy się kształcą i zdobywają zawód, konsultacje, doradztwo, wszystko, co się wiąże z takimi umiejętnościami i wiedzą przydatną w prowadzeniu tej działalności. I trzeci cel, trzeci obszar, to jest wzmacnianie współpracy organizacji rzemieślniczych z innymi podmiotami, tworzenie takich porozumień, tworzenie takich sieci współpracy, nazwijmy to. Czyli w praktyce to jest dofinansowywanie organizacji konferencji, tworzenia lokalnych partnerstw, porozumień, tak żeby organizacje rzemieślnicze mogły współpracować z innymi podmiotami i dzięki temu łatwiej było im realizować swoje cele. I teraz dochodzimy do tego, do kogo jest skierowany ten program. Jest to jeden z kilku programów prowadzonych przez Narodowy Instytut Wolności, które mają ściśle określonych adresatów. To znaczy część programów jest otwartych na wszelkiego rodzaju organizacje. Może w nich brać udział niemalże każdy, każdy w cudzysłowie, bo oczywiście chodzi o organizacje pozarządowe. Natomiast część programów ma ściśle określonych adresatów, czyli tylko określone kategorie organizacji mogą brać udział w tym programie i otrzymywać z niego dotacje. Właśnie Polski Inkubator Rzemiosła jest jednym z programów tego typu. I w tym programie mogą brać udział organizacje rzemieślnicze, czyli Polski Związek Rzemiosła, Izby Rzemieślnicze i cechy rzemieślnicze. Co ważne, te organizacje nie muszą posiadać statutu organizacji pożytku publicznego. To jest ważne dlatego, że w sumie cechy zwykle nie posiadają statutu organizacji pożytku publicznego. Jest to ważne dlatego, że w wielu innych programach prowadzonych przez Polski Narodowy Instytut Wolności to wymaganie posiadania statusu organizacji pożytku publicznego jest.
No i program Polski Inkubator Rzemiosła podzielony jest na dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych. Drugi, rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle. Jest to o tyle ważne, że pierwsza edycja tego programu, ta realizowana w roku 2021, koncentrowała się na tym pierwszym zadaniu, czyli wszystkie działania były związane z właśnie rozwojem organizacyjnym organizacji rzemieślniczych, czyli po prostu dofinansowaniami do zakupu rzeczy, których potrzebują, albo usług, których potrzebują, i tworzenia tych partnerstw lokalnych. Natomiast w drugiej edycji będzie dodane również to drugie zadanie, czyli wszystkie działania związane z rozwojem kształcenia dualnego, czyli wspieraniem nauki zawodów rzemieślniczych we współpracy cechów rzemieślniczych ze szkołami i ogólnie prowadzenie właśnie nauki uczniów, którzy chcieliby kształcić się w zawodach rzemieślniczych. Czyli jakby to zadanie drugie to jest nowy element, który w tym roku będzie realizowany, ale do tego tematu zaraz dojdziemy. O tym zaraz porozmawiamy dokładniej. Natomiast, żeby tak podsumować, na co do tej pory, na co można przeznaczyć środki z tego programu, jest sporo możliwości, na co można wydać środki z dotacji z Polskiego Inkubatora Rzemiosła, na przykład na doposażenie organizacji rzemieślniczych, cechów, izb w potrzebny sprzęt techniczny, na przykład komputery, drukarki, kserokopiarki, zakup oprogramowania komputerowego, organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży. Jeszcze za chwilę będę podawał konkretne przykłady z pierwszej edycji. Teraz mówię tak ogólnie i jeszcze opiszę to na przykładzie efektów pierwszej edycji tego programu. Organizacje festynów, gier, innych wydarzeń promocyjnych, doradztwo gospodarcze, konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych. No i jak wyglądała realizacja pierwszej edycji programu Polski Inkubator Rzemiosła? W pierwszej edycji, odbywającej się w roku 2021, złożone zostało 487 wniosków o dofinansowanie. Te wnioski były oceniane zarówno pod względem formalnym, jak i pod względem merytorycznym i po tej ocenie do dofinansowania została wybrana nieco ponad połowa tych wniosków, to znaczy się zakwalifikowała, czyli dokładnie 274 wnioski. Na realizację 274 projektów zostało przyznane dofinansowanie. W tym realizacja tego projektu była podzielona na dwie ścieżki. Ścieżka pierwsza związana bardziej bezpośrednio z zakupem sprzętu technicznego, ścieżka druga związana z zakupem usług i organizacji różnych wydarzeń, promocją i informowaniem o działaniach cechu. W pierwszej ścieżce było to 135 wniosków przeznaczonych do dofinansowania, w ścieżce drugiej 139. I na realizację tych projektów przeznaczono łącznie ponad 4 670 000 złotych, czyli całkiem pokaźna kwota. No i co dzięki tym pieniądzom udało się zrobić? Co cechy i izby rzemieślnicze dzięki temu zrobiły? No i dzięki tym pieniądzom między innymi cechy tworzyły
nowe, nowoczesne, przejrzyste, użyteczne strony internetowe. Dzięki tym środkom cechy kupowały potrzebny im sprzęt, szczególnie sprzęt komputerowy, czyli komputery, drukarki, kserokopiarki, tablety, laptopy. No, wszystko, co po prostu było potrzebne do działalności biura cechu, dzięki tym urządzeniom cech mógł działać sprawniej i lepiej realizować swoje zadania. Też zakupienie licencji na specjalistyczne programy komputerowe. Na przykład dużo cechów sfinansowało sobie program Merlin. Finansowanie udziału członków i pracowników cechów w potrzebnych kursach i szkoleniach, tak żeby osoby działające w cechach zdobywały potrzebne im przydatne umiejętności. Produkcja materiałów marketingowych, gadżety reklamowe, plakaty, ulotki, broszury. Też były z tego finansowane działania skierowane do uczniów klas ósmych, którzy wybierali kierunek dalszego kształcenia i dzięki temu można było też zachęcić tych uczniów, żeby wzięli pod uwagę naukę zawodu realizowaną. Na chwilę się włączę, proszę. Kontynuując, uczniowie wybierają zawody rzemieślnicze dzięki nauce zawodów, dzięki środkom z programu Polski Inkubator Rzemiosła można było organizować dla nich na przykład spotkania promocyjne, wydawać dla nich materiały informacyjne, dzięki którym wiedzieli, gdzie mogą się zgłosić, żeby rozpocząć naukę upragnionego zawodu. Organizowane były konferencje, spotkania branżowe, spotkania dla rzemieślników, spotkania dla osób chcących dopiero dołączyć do cechów. No i udzielane były porady, konsultacje, pomoc dla przedsiębiorców, tak żeby osoby prowadzące działalność gospodarczą też mogły łatwiej sobie poradzić z współczesnymi wyzwaniami rynku. No i w przyszłym roku, już w tym roku, w roku 2022 prowadzona będzie kolejna edycja programu. Jak już wcześniej wspomniałem, tym razem program będzie podzielony na dwa zadania. Pierwsze zadanie będzie dosyć podobne w sumie do zeszłorocznej edycji tego programu, czyli to będzie wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji, czyli znowu zakup sprzętu komputerowego, programów, innego wyposażenia, szkolenia dla członków i pracowników cechów, tworzenie stron internetowych, budowanie partnerstw lokalnych. A drugie zadanie, rozwój i promocja kształcenia dualnego, czyli to tak jak wspominałem, popularyzacja, działania związane z popularyzacją rzemiosła wśród uczniów, tworzeniem materiałów edukacyjnych, prowadzeniem szkolenia zawodowego dla młodzieży i wsparcie dla cechów prowadzących kształcenie dualne. I w ramach tego pierwszego zadania będą następujące działania, czyli rozwój potencjału infrastrukturalnego, rozwój potencjału organizacyjnego i partnerstwa lokalne. To analogicznie do zeszłorocznej edycji. W ramach zadania drugiego będą realizowane takie działania, jak to znaczy będą realizowane w sensie organizacje biorące udział w programie będą mogły je
realizować, to znaczy tego typu działania finansować ze środków z dotacji. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży, wydarzenia promujące naukę zawodów w przemyśle, wydawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła, konsultacje i szkolenie z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego, konsultacje na przykład właśnie dla, to znaczy konsultacje prowadzone przez izby rzemieślnicze, na przykład dla cechów, które chciałyby to kształcenie dualne u siebie rozwinąć, ale potrzebują ewentualnie jakiegoś wsparcia, pomocy, dodatkowych informacji. I jest dosyć duża, istotna zmiana w porównaniu z pierwszą edycją programu. Mianowicie tym razem obecna edycja będzie edycją dwuletnią, to znaczy ten program będzie trwał tym razem 2 lata, a nie 1 rok, tak jak było w pierwszej edycji, czyli rok 2022 i 2023 i będzie tak jak w przypadku innych programów wieloletnich prowadzonych przez Narodowy Instytut Wolności, ten okres będzie podzielony na 2 okresy finansowania, czyli pierwszy okres finansowania to jest rok 2022, drugi okres finansowania to jest rok 2023 i w tym czasie będzie można realizować zaplanowane działania. To znaczy we wniosku należy zaplanować, które działania będą realizowane w roku 2022, które w 2023 i później tak to będziemy realizować. To znaczy Państwo będą. No i tak samo jak w przypadku wszystkich innych programów finansowanych przez Narodowy Instytut Wolności, w tym również pierwszej edycji programu Polski Inkubator Rzemiosła. Najpierw organizacje w określonym terminie, czyli w czasie, kiedy już zostanie otworzony nabór wniosków, składają wnioski. Potem wnioski są oceniane przez ekspertów zarówno pod względem formalnym, czyli czy dana organizacja może brać udział w danym konkursie, czy spełnia kryteria udziału, czy dostarczyła potrzebne, niezbędne dokumenty, a potem jeśli okaże się, że tak, no to wnioski są oceniane merytorycznie, czyli po prostu badana jest jakość wniosku, czy to, co zostało zaplanowane, jest dobrze opisane, czy realizacja tych planów przyniesie rzeczywiście korzyści, czy no po prostu, czy ten projekt jest dobrze przemyślany, sensowny i czy warto, mówiąc kolokwialnie, czy warto go dofinansować, bo czy te pieniądze zostaną dobrze wykorzystane. No i oczywiście w zależności od oceny wniosków, część wniosków może nie otrzymać dofinansowania, natomiast te, które zostaną lepiej ocenione, będą miały przyznane dofinansowanie. I tutaj zaczyna się kolejny etap naszej wspólnej pracy, czyli zawarcie umowy na realizację zadania publicznego. To się tak poważnie nazywa, no ale w praktyce oczywiście chodzi po prostu o to, że Instytut udzielając jakiemuś podmiotowi, jakiejś organizacji dotacji, musi dokładnie ustalić wszystkie szczegóły i się umówić z tą organizacją, w jaki sposób ta dotacja ma zostać wykorzystana i zgodnie z jakimi warunkami i jakie są obowiązki organizacji, która tą dotację uzyskała i to wszystko jest określone właśnie w umowie.
I później wszystko się odbywa w formie elektronicznej, to znaczy mamy taki system informatyczny, generator wniosków, w którym się najpierw składa wniosek, a potem kontaktujemy się z wnioskodawcą, z organizacją też za pośrednictwem tego generatora, czyli przedstawiciel organizacji się loguje w tym systemie i może wykonywać dalsze działania. Czyli tak, to się dokładnie nazywa system obsługi dotacji. Czyli po wybraniu danej organizacji do dofinansowania, tak jak jest tutaj na tym slajdzie pokazane, najpierw przysyłamy instrukcję generowania umowy w systemie obsługi dotacji. Organizacja tą umowę generuje, czyli po prostu tam dane z wniosku jakby są pobierane do umowy. Oferent, to znaczy przedstawiciel organizacji, sprawdza, czy wszystkie dane są poprawne. Jeśli tak, to drukuje tą umowę w trzech egzemplarzach. Umowa jest podpisywana i przekazywana do nas, a my później dalej ze swojej strony również tą umowę podpisujemy i wtedy już możemy wypłacić dotację. Umowa może zostać również podpisana za pomocą podpisu elektronicznego, ale takie szczegóły są podawane w momencie podania informacji o tym, że dany wniosek zostanie dofinansowany. Umowa jest podpisywana przez osoby uprawnione do zawierania umów, czyli ze strony organizacji, ze strony cechu lub izby rzemieślniczej, przez osoby reprezentujące tą organizację. Do tego tematu zaraz przejdziemy, bo to będzie ważny temat. I natomiast ze strony Narodowego Instytutu Wolności osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest albo dyrektor, albo wicedyrektor Instytutu. Osobami upoważnionymi ze strony organizacji są osoby, które widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym. I właśnie zaraz ten temat dokładniej omówimy. Tylko mam takie szybkie pytanie techniczne, czy do tej części mają Państwo jakieś pytania albo uwagi, czy coś było niejasne, czy coś ewentualnie powtórzyć, czy możemy iść dalej. Proszę o jakąś szybką informację na czacie, gdyby ktoś z Państwa chciał to jakoś skomentować albo coś podpowiedzieć. No dobrze, to skoro nie mają Państwo uwag, skoro nie musimy nic dodać, no to przechodzimy dalej. Przechodzimy do osób upoważnionych do reprezentowania organizacji. To jest takie pojęcie prawnicze. Może to się wydawać takie dosyć poważne i poważnie brzmiące. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji i składaniu w jej imieniu oświadczeń woli, w tym również zawieraniu umów. Po prostu chodzi o to, że jak jest jakaś organizacja, nie osoba fizyczna, nie pojedyncza osoba, tylko instytucja, organizacja, czyli taki podmiot zbiorowy, nazwijmy to, to ma kogoś, kto tym podmiotem zarządza. I zwykle te osoby zarządzające to są właśnie te osoby, które mogą w imieniu tego podmiotu na przykład zawierać umowy, na przykład załatwiać wszystkie sprawy w imieniu tej organizacji czy instytucji, na przykład wyrażać jakby wolę, co ta organizacja chce zrobić. No i jednym z tych elementów jest właśnie podpisywanie
umów. Tylko że my nie znamy wszystkich organizacji, które do nas składają wnioski. W związku z tym musimy skądś wiedzieć, czy te osoby, które przedstawiają się jako osoby zarządzające tą organizacją, upoważnione do jej reprezentowania w kontaktach z innymi instytucjami i składania w jej imieniu oświadczeń woli, czy rzeczywiście są właściwymi osobami, czy rzeczywiście mogą tą organizację reprezentować. No i skąd możemy to wiedzieć? Otóż wtedy pomocny jest Krajowy Rejestr Sądowy. Organizacje społeczne, te większe, są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, te mniejsze nie zawsze i niekoniecznie są. Dobrze, widzę pytanie. Jak mówiłem, na czacie będą udzielane odpowiedzi pisemne, natomiast tak szybko skomentuję. Czy koło gospodyń wiejskich, jeśli jest wpisane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, są również upoważnione? No to jest właśnie to, do czego dążyłem, że niektóre kategorie organizacji mają inne, osobne rejestry, do których one są wpisywane. Na przykład właśnie koła gospodyń wiejskich mają swój odrębny rejestr, do którego są wpisywane. Natomiast jeśli dobrze rozumiem, to pytanie dotyczy, czy jeśli koło gospodyń wiejskich nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, tylko do Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, to czy może brać udział w programie Polski Inkubator Rzemiosła? Nie. Tutaj wracamy do jednego z początkowych slajdów, który mówi, kto konkretnie może brać udział w tym programie. Koła gospodyń wiejskich, dokładnie to był slajd 7, to do niego wrócimy. W tym programie mogą brać udział konkretnie tylko i wyłącznie Związek Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślnicze i Cechy Rzemieślnicze. Natomiast koła gospodyń wiejskich nie są jednym z tych podmiotów, które mogłyby brać udział w tym programie. Dobrze, czyli kontynuując. Jeszcze kolejne. Tak, musimy wiedzieć, że dana osoba jest upoważniona do reprezentowania organizacji. Dane na ten temat są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokładnie we wpisie organizacji do KRS cechy rzemieślnicze są obowiązkowo wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wynika to z przepisów obowiązujących cechy. We wpisie organizacji jest odpowiednia rubryka, w której jest opisane, kto może reprezentować organizacje na zewnątrz, czyli to jest określone, jakie osoby, które pełnią, zajmują jakie stanowiska, pełnią jakie funkcje, mogą tą organizację reprezentować. Czyli w tym punkcie jest opisane, że na przykład organizację reprezentuje prezes zarządu łącznie wspólnie z drugą osobą. I kto tą drugą osobą jest, na przykład czy to ma być wspólnie ze skarbnikiem albo wspólnie z wiceprezesem, może być opisane na przykład, że organizację reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo sam prezes i tylko prezes. Albo jak w przypadku cechów rzemieślniczych, na przykład starszy cechu wspólnie razem z dyrektorem biura cechu. Do tego ostatniego przykładu jeszcze wrócimy, bo jest dosyć istotny.
Natomiast jest też kolejna rubryka, dział drugi pod rubryka 1, gdzie są wpisane konkretnie z imienia i nazwiska osoby, które właśnie te stanowiska zajmują. Czyli tam są wpisane imię, nazwisko i numer PESEL osoby, która zasiada w organach tej organizacji, czyli najczęściej w zarządzie i komisji rewizyjnej albo Radzie Nadzorczej lub innym organie kontroli. Czyli na przykład jest tam wypisany prezes Stanisław Nowak, numer PESEL taki i taki, albo na przykład wiceprezes Anna Kowalska, numer PESEL taki i taki, tak żeby konkretną osobę można było zidentyfikować, że to właśnie ona jest tą osobą, która reprezentuje cech albo organizację na zewnątrz. No właśnie, muszą to być osoby wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i te osoby podpisują się na umowie. To znaczy, jeśli na umowie jest, jeśli w wpisie do KRS-u jest określone, że umowy w imieniu takiej organizacji muszą podpisać dwie osoby, prezes i wiceprezes, to jeśli na umowie jest podpisana tylko jedna z nich, albo sam prezes, albo sam wiceprezes, no to umowa jest nieważna. Umowa jest ważna wtedy, kiedy są podpisane te umowy, są podpisane te osoby, które są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Albo na przykład, jeśli w Krajowym Rejestrze Sądowym jest określone, że umowę musi podpisywać prezes, a umowę podpisze przewodniczący Rady Nadzorczej, a nie prezes, no to tak samo umowa jest nieważna, bo to nie jest osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. I jest jeden wyjątek, kiedy może inna osoba podpisać umowę niż ta, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mianowicie to jest sytuacja, kiedy nastąpi zmiana w składzie zarządu i takie nowe osoby już złożyły wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie nowego zarządu, ale jak być może Państwo wiedzą, jeśli ktoś z Państwa miał bezpośredni kontakt z Krajowym Rejestrem Sądowym, proces wpisywania nowego zarządu czy zmian w zarządzie może trwać dłuższy czas, może trwać nawet nie dni, tylko kilka tygodni, a czasami nawet i dłużej, czasami nawet to mogą być miesiące. No i w tym czasie dochodzi do takiej sytuacji, że ta osoba, która wcześniej była prezesem albo członkiem zarządu, już nie jest prezesem i członkiem zarządu, a we wpisie do KRS-u dalej figuruje, a z kolei osoba, która faktycznie w tym momencie jest prezesem, pełni jego rolę, jeszcze nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. To jest o tyle ważne, że po prostu Krajowy Rejestr Sądowy jest to rejestr, w którym wszystkie instytucje sprawdzają, czy państwowe sprawdzają, czy dana osoba może reprezentować jakąś organizację, fundację, stowarzyszenie, firmę, przedsiębiorcę, spółkę jako jej prezes albo osoba upoważniona do reprezentacji. Więc jest taki moment, kiedy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie oddaje w rzeczywistości tego, co jest w rzeczywistości.
Ale do tego tematu wrócimy, bo to też jest dosyć istotny temat. Natomiast teraz jako podam przykład, jak może być sformułowany ten zapis, kto jest upoważniony do reprezentowania cechu. W przypadku cechów rzemieślniczych nie ma jednego określonego wzorca tego, kto i jak reprezentuje cech. To wszystko zależy od tego, jak to jest określone w statucie danego cechu, dlatego może być różnie. Tutaj podam kilka przykładów. To są autentyczne przykłady z wpisów do KRS-u tych cechów, które brały udział w pierwszej edycji naszego projektu. Czyli na przykład cech reprezentowany jest na zewnątrz łącznie przez starszego cechu i dwóch członków zarządu, czyli wtedy na umowie musi być podpisany starszy cechu i dwaj członkowie zarządu, inaczej umowa jest nieważna. Albo cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub podstarszego cechu oraz dodatkowo dyrektora biura cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Czyli znowu dwie osoby, jedną może być starszy albo podstarszy, a drugą zawsze musi być dyrektor biura cechu. Może być też tak, że cech reprezentowany jest na zewnątrz jednoosobowo przez starszego cechu. Może być też tak, że cech reprezentowany jest na zewnątrz przez jednego członka zarządu wspólnie z dyrektorem biura cechu działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez starszego cechu, czyli dowolny członek zarządu, ale dodatkowo dyrektor biura. Takie przypadki oczywiście też się zdarzały i jeśli statut cechu tak to określa, no to oczywiście jest to w porządku. Tylko, że my przed podpisaniem umowy zawsze sprawdzamy daną organizację. To reprezentuje, kto ją reprezentuje, czyli zaglądamy do wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego i kontrolujemy, czy osoba wpisana w umowie rzeczywiście jest tą osobą, która może organizację reprezentować. No i często dochodzi do takiej sytuacji, że w Krajowym Rejestrze Sądowym oczywiście są wpisani członek zarządu, to znaczy wszyscy członkowie zarządu, czyli starszy cechu, podstarszy cechu i pozostali członkowie zarządu, ewentualnie czasami cechy mają prezesa, a nie starszego. To bywa różnie w zależności od tego, jak dany cech skonstruował swój status. Natomiast nie ma wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie ma wymienionego z imienia i nazwiska dyrektora biura cechu. Jest zapis, że umowy podpisuje na przykład starszy cechu łącznie z dyrektorem biura cechu, no ale nie jest wskazana konkretna osoba dyrektora biura cechu, czyli nie ma informacji, że na przykład pani Anna Nowak jest dyrektorem biura cechu. Wiemy tylko, że pani Zofia Kowalska jest starszym cechu. Więc co w tej sytuacji? No to trochę utrudnia podpisanie umowy, dlatego że no musimy wiedzieć, czy osoba, która przedstawia się jako dyrektor biura cechu i chce podpisać z nami umowę, rzeczywiście jest do tego upoważniona. No i w jaki sposób możemy rozwiązać ten problem? Otóż na szczęście rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Mianowicie wtedy przysyłają Państwo do nas pełnomocnictwo dla dyrektora biura na reprezentowanie cechu na zewnątrz. To też powinno zostać określone w zapisach statutu cechu i później opisane w Krajowym Rejestrze Sądowym, że na przykład starszy cechu wystawia takie pełnomocnictwo dla dyrektora biura i na podstawie tego pełnomocnictwa dyrektor biura jako druga osoba podpisuje umowy w imieniu tego cechu.
I na podstawie tego pełnomocnictwa my wiemy, że tak, pani Anna Nowak rzeczywiście jest dyrektorem biura cechu i rzeczywiście ma upoważnienie do tego, żeby podpisywać w imieniu cechu umowę jako druga osoba razem z na przykład starszym cechu. Czasami, chociaż jest to bardzo rzadka sytuacja, zdarzyła się kilka razy, ale to naprawdę sporadycznie, dyrektor biura cechu po prostu jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako no, konkretna osoba z imienia i nazwiska. No, wtedy to bardzo ułatwia sprawę zarówno nam, jak i państwu, dlatego że wtedy już żadnego pełnomocnictwa nie muszą państwo nam dosyłać. Ale jak mówię, to jest raczej rzadkość. No i oczywiście te pełnomocnictwa, jeśli jest potrzebne, to państwo przysyłają do nas razem z pozostałymi dokumentami, czyli razem z wydrukiem umowy, razem z podpisanym właśnie przez te osoby, razem z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego. My to sprawdzamy, kontrolujemy. Jeśli widzimy, że na umowie są podpisy kilku osób, w tym na przykład starszego i podstarszego cechu oraz dyrektora biura i mamy dla dyrektora biura pełnomocnictwo, no to uznajemy, że wszystko jest w porządku i wtedy możemy przekazać umowę do podpisu przez naszego dyrektora. Jak nasz dyrektor umowę podpisze, no to później na tej podstawie możemy państwu wypłacić dotację. No, jeśli czegoś brakuje, na przykład właśnie tego pełnomocnictwa, no to no, niestety musimy to uzupełnić, to znaczy musimy państwa prosić o dosłanie takiego dokumentu, co oczywiście zabiera czas, opóźnia podpisanie umowy, no i niestety opóźnia wypłatę dofinansowania. Więc warto od początku od razu przysyłać wszystkie dokumenty. Natomiast to wszystko, co mówiłem, to dotyczyło przypadków, kiedy w statucie, a co za tym idzie w wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, było dobrze, precyzyjnie i tak zrozumiale opisane, kto ma reprezentować organizację na zewnątrz. Natomiast no, niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy to nie jest w taki jasny, zrozumiały sposób określone, wręcz jest opisane w sposób taki niejednoznaczny. Na przykład podam państwu autentyczny przykład i proszę się zastanowić, co z tego wynika, to znaczy kto reprezentuje cech. Czyli na przykład cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego cechu lub podstarszego cechu oraz dyrektora biura cechu. No i właśnie, no jak to powinniśmy rozumieć? Kto reprezentuje cech na zewnątrz? No więc można to rozumieć na wiele sposobów. Przez to, że taki zapis jest niejednoznaczny, można to rozumieć na przykład, że cech reprezentowany jest jednoosobowo przez starszego cechu. No bo można to rozumieć, że albo jednoosobowo starszy, albo podstarszy z dyrektorem. Można rozumieć, że cech reprezentowany jest jednoosobowo przez podstarszego cechu. No bo starszy lub podstarszy, czyli może podstarszy bez starszego cechu podpisywać umowy. Czyli albo można to rozumieć, że cech jest reprezentowany jednoosobowo przez dyrektora, czyli że są wymienione osoby, które mogą jednoosobowo reprezentować cech, czyli albo starszy jednoosobowo, albo podstarszy, albo dyrektor biura. No, tak też to można rozumieć. Albo, że cech jest reprezentowany jednoosobowo przez starszego cechu, albo jednocześnie może też dwuosobowo przez podstarszego i dyrektora biura. Czyli albo starszy jednoosobowo, albo w dwie osoby podstarszy i dyrektor biura.
albo że cech jest reprezentowany dwuosobowo przez starszego cechu i dyrektora biura. Tak przy okazji muszę Państwu dodać, bo to też jest ważne, a chyba wcześniej tego nie powiedziałem, najczęściej jest tak w zapisach statutowych organizacji, że zwykle organizacje są reprezentowane łącznie przez dwie osoby, czyli na przykład prezesa i wiceprezesa, prezesa i skarbnika. Zdarza się, że organizacje starszego i dyrektora biura. Zdarza się, że organizacja jest reprezentowana jednoosobowo tylko przez wyłącznie samego prezesa, ale to się zdarza rzadziej, jednak bardziej powszechny jest ten model reprezentacji dwuosobowej. No i wracając do naszego przykładu, no, która wersja jest prawdziwa? No proszę Państwa, my to musimy ustalić przed podpisaniem umowy, no bo inaczej niestety nie będziemy mogli Państwu z Państwem podpisać umowy i wypłacić środków z dotacji, bo gdyby się okazało, że na przykład cech jest reprezentowany dwuosobowo jednak przez starszego i dyrektora biura, a podpisał się tylko jednoosobowo starszy, no to niestety jest to wtedy umowa podpisana nieprawidłowo. Czyli jest to nieważne i na tej podstawie no, nie możemy Państwu wypłacić dotacji. Czyli podsumowując, im bardziej takie zapisy są jednoznaczne i zrozumiałe, tym lepiej dla Państwa. Dlatego warto, żeby Państwo mimo wszystko zadbali o to, żeby Państwa zapisy w statutach Państwa organizacji, które później się przekładają na zapisy we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, były właśnie jasne, jednoznaczne i zrozumiałe. No i właśnie tutaj wracamy do tego przykładu, tej sytuacji, o której wcześniej już wspominaliśmy, że już nastąpiła zmiana w składzie zarządu, nowy zarząd czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepraszam, coś mi się tutaj pomieszało. Tak, teraz jest już dobrze. Nowy zarząd czeka na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. To się jeszcze trwa, jeszcze nie nastąpiło, no a trzeba podpisać z nami umowę, no bo czas mija, a też czas realizacji programu i tych projektów finansowanych w ramach programu jest określony, więc jeśli na przykład program jest, musi zostać zrealizowany do końca grudnia, no to jeśli podpiszemy umowę w styczniu albo w marcu, no to będzie no, za późno. Gdybyśmy na przykład musieli czekać do stycznia, aż wreszcie Krajowy Rejestr Sądowy wpisze obecnego prezesa. Więc jak rozwiązać ten problem? Na szczęście tutaj też jest rozwiązanie. Nie musi to oznaczać, że osoba, która z nowego zarządu, że potraktujemy, że podpisała się nielegalnie, bo nie jest w KRS-ie, więc odrzucimy tą umowę i nie wypłacimy dotacji. Mianowicie wtedy organizacja musi dosłać nam dokumenty, które potwierdzają, że rzeczywiście zmiana w zarządzie nastąpiła. Zmiana w zarządzie nastąpiła i że jest w trakcie oczekiwania na nowy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo zmiany w tym wpisie do KRS-u. No i pytanie, jak to udowodnić, jak nam pokazać, że tak jest. Mianowicie wtedy prosimy Państwa o dosłanie odpowiednich dokumentów. Czyli po pierwsze dokument potwierdzający, że taka zmiana nastąpiła, czyli że nowe osoby zostały wybrane na dane stanowisko, na daną funkcję, czyli na przykład uchwała spotkania wyborczego albo walnego zgromadzenia członków, albo zebrania wyborczego członków organizacji. No w różnych organizacjach tym gremium, które jest upoważnione do wyboru władz, bywa różne, dlatego piszę tak ogólnie i podaję różne przykłady. Natomiast po prostu dokument, jakiś protokół albo uchwałę, która potwierdza, że rzeczywiście takie
spotkanie wyborcze się odbyło i rzeczywiście wybrało na przykład na nowego starszego pana Stefana Kowalskiego, a nie pana Józefa Nowaka. Po drugie, kopię wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie nowej osoby, czyli to jest formularz KRSZK, czyli formularz, w którym organizacja prosi o właśnie dokonanie tych zmian. Oczywiście wtedy kopię takiego formularza prosimy, żeby Państwo do nas przysłali, żebyśmy widzieli, że tak, rzeczywiście taki wniosek został przez Państwa złożony do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak, jest w trakcie rozpatrywania, czyli rzeczywiście to, co Państwo piszą, że to te nowe osoby są w zarządzie, jest to prawda. No i w razie potrzeby możemy poprosić o statut organizacji, w którym jest opisane, co, to znaczy kto kieruje organizacją, w jaki sposób są wybierane te władze, ile osób reprezentuje organizację, tak żebyśmy mieli pełną wiedzę. I kiedy dostaniemy te dokumenty, kiedy wszystko się zgadza, no to na tej podstawie uznajemy, że dane osoby są upoważnione do reprezentowania organizacji i tak, ich podpisy na umowie są ważne, i tak my też możemy podpisać umowę i tak możemy wypłacić Państwu dotacje. Czyli to mniej więcej tyle, ile chciałem Państwu przekazać na ten temat. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Państwa przydatna przy przygotowywaniu umów, jeśli oczywiście Państwa organizacje będą brały udział w tegorocznej edycji programu Polski Inkubator Rzemiosła i jeśli tak szczęśliwie się złoży, że uzyskają dofinansowanie. To zostało przygotowane na podstawie praktycznych doświadczeń z pierwszej edycji tego programu, kiedy czasami no właśnie dochodziło do takich sytuacji, o których wspominałem, kiedy coś musieliśmy wyjaśniać albo doprecyzowywać, co zabierało czas i zarówno nam, jak i wnioskodawcom. Mam nadzieję, że dzięki temu w drugiej edycji pójdzie to szybciej, sprawniej, z korzyścią zarówno dla nas, jak i dla Państwa. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że było dla Państwa przydatne. A gdyby chcieli Państwo jeszcze się o coś dowiedzieć, no to służymy informacjami. Mogą Państwo do nas dzwonić na podany tutaj numer. Mogą Państwo wysyłać e-maile z informacji technicznych, bo pewnie to też Państwa interesuje, kiedy będzie nabór nowych wniosków do Polskiego Inkubatora Rzemiosła. Planujemy, chcielibyśmy, żeby nabór mógł ruszyć na początku kwietnia. Oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby tak się stało, natomiast na tym w tej chwili trwają jeszcze konsultacje społeczne regulaminu tego programu. To może się odrobinę przedłużyć, natomiast dążymy do tego, żeby w kwietniu, raczej w pierwszej połowie kwietnia ten nabór ruszył. W takim i oczywiście prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. Tam będą umieszczane informacje, kiedy już ten nabór wniosków do tegorocznej edycji, właściwie dwuletniej edycji programu Polski Inkubator Rzemiosła się rozpocznie. Będą tam informacje takie dodatkowo organizacyjne, tak żeby mieli Państwo potrzebną wiedzę na ten temat. A teraz bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę powodzenia w Państwa działaniach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.